Witajcie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ten łobuziaczek. Jayon. Niektórzy mówią Jayon. Ja wolę Jayon. Jakoś mi wygodniej. Wax. Wosk od Jayona leży u mnie dosyć długo. Z tego co kojarzę, była kiedyś promocja na niego. Srogo zjechali sceny. Teraz chyba bodajże u mnie jest październik. Zaraz ci powiem, który. 17 października i patrzyłem cenę dzisiaj celowo. 169 zł plus wysyłka, no to nie jest to mało. Ja zapłaciłem za niego chyba stówkę. A nie, przepraszam, nie trafiłem na promocję. Tak, i wtedy sobie w gębę plułem, że nie kupiłem, a później kupiłem po cenie rynkowej. No ale to starość jest okropna. No dobra, słuchaj. Tak jak widziałeś, jeszcze pachnie raserem. Panel, tutaj siedział detailing. Propozycja filmu się pojawi. Jak nie zapomnę, stosownie przygotowałem panel, czyli troszeczkę sobie testowałem jedną pastę na różnych padach. Widziałeś, tam dualka się pojawiła. I teraz tak, zaczynamy od tego, co jest w środku. Opakowanie, plastik, no znaczy ładnie zapakowane, tak no typowo dla Jayona. No i tutaj mamy co? Mamy zawodnika. Tak to wygląda, słuchaj. Rura. I po polsku coś mamy? Nie mamy. Ale wosk aplikujemy i dajemy minimum 30 minut, żeby go dotrzeć, więc dużo czasu. Całe auto oblecisz. O, spadło. Sztyft. No i zapach, słuchaj. Prepa. Naprawdę przypomina mi zapach prepa. Ich płynu, można powiedzieć, inspekcyjnego do odtłuszczania, który jest fantastyczny. No bomba, rewelacja. Oja. No to już nie kupił ten wosk. Uwielbiam ten zapach. Teraz mamy 5 minut na wąchanie. O, super, rewelacja. Kapselek, ładnie wszystko zapakowane. Nie, no spoko. Teraz sprawdzimy, czy się wysuwa. Czy się nie wysuwa. O, tak. Teraz. Coś się dzieje? Tak, wysuwa się. Super. No dobra, no co, no to go... Nie, no niech będzie tak. Okej, dobra. To mamy. No ciekawie, trochę inaczej. Inaczej niż wszyscy, można powiedzieć. No zapach, jeszcze raz. Rewelacja. Fajna sprawa. Dobra, ok. To odkładam. Ja osobiście będę aplikował klasycznym aplikatorem. Tu mamy taki, jak można powiedzieć, pół aplikatora. Z tego względu, żeby... Może, o, zobrazuję to. Będzie może łatwiej. Żeby sobie ładnie przeciągnąć. Ale ja... Zrobię sobie X-a klasycznie na K2, więc będzie moim zdaniem, chociaż tu też fajnie się go trzyma, więc, ale mała płaszczyzna, no i tu logo, no coś innego, no coś innego, tak Jayon chciał chyba zrobić inaczej niż wszyscy, no i trochę się udało. I mikrofibra, która, o, tu muszę rękawiczki zdjąć, poczekaj, wkładam. O, widziałeś to? Gleba. Już na pewno go nie użyjemy. Mikrofibra. Fajna. Mięsista. I moim zdaniem idealna by była do powłok. Naprawdę. Więc przy tym wosku też się może sprawdzić. Zaryzykuję. Dlaczego nie? Oczywiście. Tu mam przygotowany cały wachlarz, słuchaj, mikrofibr. Ale nie, zaryzykuję, a czy zaryzykuję? Myślę, że będzie ok. No. Myślę, że, kurczę, jaki ja żółty jestem. Lampy akurat ciepłe na mnie świecą, no trudno, będę żółty. No dobra, słuchaj, to co? Nie będę dzielił panela, nie ma sensu. Położę po prostu na całość, zakładam GoPro i lecimy z tematem. Dobrze, najpierw gumiaki, słuchaj. Najpierw gumiaczki, żeby nie było.
A, w garażu, słuchaj, mam 10 stopni. No, październik. Latem nie mogłem robić. Znaczy, w sumie mogłem, ale kurczę, były sprawy ważne i ważniejsze. W październiku, akurat przed zimą. No, zobacz, jak to wygląda. I wysuwamy. Kurczę, do końca życia go nie zużyję. Kawał wosku, naprawdę. Okej, okay. I co robimy? Patrz. Raz. Dwa. I już. I wskakujemy na auto. O, jeden paluszek. Tam, dararam. Jednym paluszkiem. Słuchaj, zobacz, widzisz to? No, kładzie się obłędnie, naprawdę. Wydajność spoko. Powiem tak, ta półóweczka jest dobrym pomysłem w tym Gionie, bo rzeczywiście on jest taki tłuściutki i wydajny. I tam jak uzupełnisz tę półóweczkę, będzie wystarczający, nie będzie ci piszczeć, bo ja tutaj, jakbym pokrył cały pad, słuchaj, to by było go za dużo. Nie no, aplikacja spoko. Pad jak się nasączy, muszę go tak po całości tutaj złapać, o. Spoko, bardzo fajnie. Płynnie, zobacz jak to idzie. Super. No elegancko. No dobra, jeszcze sobie go... O, tutaj, słuchaj, brzegi. O, smyrne. Tu, gdzie go nie ma. O. Nie no, rewelacja. Bardzo fajna sprawa ten sztyft. Kurde. Słuchaj. Zobacz, zero problemu z przeniesieniem na aplikator. Nie no, bomba, bomba. Naprawdę bomba. I widzę, że wydajność to jest w ogóle kosmos. Te 170 zł, co kosztuje... No to powiem ci, że długo go nie... Długo będziesz się z nim bawił, o tak może, bo wydajność, widzę, tu jest naprawdę masakryczna. No dobra, to co? Pokucnę i lecimy. Super. No i teraz na całym aplikatorze, słuchaj, poezja. Ja ci się nie mogę, super. Zero oporu, nic, jeden paluszek, zobacz. Tim, tiriririm. Jednym paluszkiem go rozkładam. No i to jest wosk. I to się rozumie, kurczę, a nie... Jak przy niektórych woskach niestety trzeba się męczyć, dorzucać dużo. Później on, kurczę, ciężko jest go dotrzeć. Okej. Dobra. I lecimy. I lecimy, i lecimy. No tutaj go dałem za dużo, tam go przesmarowałem, ale nic, polecimy po długości. Gion w opisie aplikacji było, żeby cienką warstwę, no tam mi się nie udało, ale nic. Okej, cały czas nim pracuję, 10 stopni, to nie chcę sobie, raczej wyobrażam sobie, jak jest cieplutko, na przykład 25, jaka musi być płynność, jaki on musi być mięciutki, przyjemny, on w ogóle... Taki, kurczę, już taki, jakby tam, gdzie położyłem i jeszcze, jak jest go tak optymalnie, taki szklisty, kurczę, ten panel. Okej. Okay. Kurczę, latareczki sobie nie przygotowałem, słuchaj, trudno. Tam, taram. Nie no, niekończąca historia. Z tym woskiem smarujesz i smarujesz i smarujesz. Chyba tu już byłem nawet. Dobra, tutaj sobie polecimy. O. Naprawdę, wydajność to jest w ogóle kosmos, kurde. Tam, taram, tam, tam, tam. Rewelacja. No to co? I po długości. Też bez problemu. Zobacz. Rewelacja. A później pójdę po latarę. Słuchaj, i sprawdzę, czy wszędzie jest. Tam. O, tutaj w tę stronę zrobimy. Nie no, wydajność to jest w ogóle kosmiczna, tego wosku. Okej. No dobra, no. Pojedziemy jeszcze tutaj kawałek tej uszczelki. Zobaczymy, co on zrobi na niej. O, właśnie. Tak do połowy, tu. O. Chcę zobaczyć, jak się zachowa przy takich gumowych uszczeleczkach. No. Zobaczymy, czy będzie łatwo go dotrzeć. Dobra, słuchaj, idę po latarkę. Mam latarę. Standardowo ja to.
Ładnie, co? Tłuściutko. Fajnie, taki tłuściutki, tak płynnie. On popiskiwanie jest, ale to jest przez to, że aplikator, kurczę, piszczy tam, gdzie nie ma produktu. I dlatego pewnie ta połóweczka jest idealna, bo szerokość no zaaplikowany wszędzie. Jeszcze ci pokażę. Dobrze, słuchaj, wstępnie, no raczej tutaj to nie ma co kombinować, bo sprawdzę, tłuściuch, taki tłuściutki jest, kurczę, tak widzę, tak, no ale myślę, że nie będzie problemu z dotarciem, tak czuję. I teraz tak, rzeczywiście ten aplikator ma sens, jak najbardziej, z tego względu, że zaślepka zostaje, idealnie, zobacz, idealnie będziesz miał po całej szerokości i długości właśnie produkt i nie będzie tego popiskiwania. Fajnie ci się będzie nim aplikować. Całkiem ciekawie się go trzyma. No, kiedyś spróbuję nim zaaplikować. To jest, wiadomo, pierwsze otwarcie. Ja tak lubię przed kamerką. Tak jest smaczniej. No dobra, słuchaj. Pierwsze wrażenia. Rewelacyjna aplikacja. Naprawdę, bardzo fajna. Tłuścioch i zapach. No to jest miazga. No po prostu zapach jest... obłęd. No, rewelacja. Tutaj trafili w moje nozdrza idealnie. No cóż, co do wosku. No, aplikacja bezproblemowa. Produkt wydajny jest na maksa. Naprawdę. U mnie jest 10 stopni. Przepraszam. Prawie 12. Ha. To wyobrażam sobie, co jest przy 20. Czy przy 25. To musi być ogień. Naprawdę ogień. I teraz tak. Ja już widzę, że on troszeczkę już go złapało. Szybko. Można powiedzieć, odparował. Zresztą pokażę ci w GoPro. Spójrz, on tak jakby już odparował, widzisz? Naprawdę tak jakby do docierania, ale dajemy mu minimum 30 minut. Wyłączyło się GoPro. Tak jak widać, to on już tak jakby go, jakby był do docierania już. Kurczę, bardzo szybko, fajnie odparował, pomimo że jest taki tłuścioszek. Zobaczymy, jak będzie z docieraniem też tutaj na gumie, bo taki, zostaje taki biały nalot. Nie wszystkie woski tak mają, ale ten ewidentnie wygląda bynajmniej tak, jakby stwarzał problem później na uszczelkach, na plastikach. Zobaczymy tutaj wyżej. No dobra, słuchaj, u mnie godzina, tak jak widziałeś, była chyba 14:54, z tego co kojarzę. Przychodzę tutaj za jakieś 30 minut i zobaczymy, jak będzie wyglądać opcja z docieraniem. Dobrze, jestem. Gumiaczki. Upsa. Spojrzenie na wosk. Jakby luksusowo. Oczywiście pokażę ci pod GoPro. U mnie jest godzina 15:32. Ładnie, co? Zobacz, pyk. No. No, jeszcze się skurczy, byk tak ciągnie. Uuu, tłusto. Może być ciężki do dotarcia. Uuu, tłuściutko. Uuu, ciekawy jestem. Co by powiedzieć? Słuchaj, niby... A, tu na przykład jest ok. Ale tu, gdzie go dałem rzeczywiście za dużo, jeszcze się marzę. Nie wiem, czy nie dać mu trochę więcej czasu, słuchaj. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie z docieraniem. Tu na przykład złapał ładnie, już widać biały, a tu, gdzie go dałem za dużo, jeszcze się marzy. Ale biorę białą mikrofibrę z zestawu i lecę z bałaganem.
Kurczę, zobacz, tutaj jest fajnie już, nie? Tutaj jakby się jeszcze ciągnął, marzę się. No zobaczymy. Mikrofibra i sprawdzimy, jak się będzie skurczybyk docierał. Luzik, spoko. Kurczę, minimalny, taki minimalny opór jest, ale to nie no, bajka, super. Super, naprawdę fajnie. A, sprawdzimy teraz tutaj na tej gumowej listewce. No, bez problemu. I widać, że przyciemniło. Będzie to widać? Nie będzie widać. Widać, że wyrównało elegancko. No. No i gitara. Dobra, lecimy. Wystarczy, widzisz, taka mikrofibra do powłok. Bez problemu sobie poradzi z tym woskiem. Zresztą Jayon chyba wiedział, co robi, więc nie daliby mikrofibry, która by nie spełniała swojego zadania zapewne, więc tutaj nie ma tematu. No podoba mi się połysk, podoba mi się połysk. Czy fajniejsze od Ubera? Kurde, wiesz co? Przy Uberze chyba miałem, bo na chwilę obecną na tym aucie Uber bryluje, jeżeli chodzi o aplikację wosków. Przy Uberze wydaje mi się było lepsze. Jest lepsze uderzenie, takie mam wrażenie. Ale to początek dopiero. Dobra, odjeżdżam. Zobaczmy tu. Śmiało mogłem mu dać jeszcze więcej czasu, bo wosk im bardziej przyschnie, tym powiedzmy lepiej się go zbiera. Tak naprawdę to tak jakbym zbierał, o, przykładem może być Glaco, Ultra Glaco, gdzie przysycha ci ta niewidzialna wycieraczka i ją później tylko zbierasz. Także tu jest podobnie. I rzeczywiście ta mikrofibra wystarczy i nawet nie będę kombinował z inną. Nie ma sensu. Tu widzę, że jest go dużo. Zobaczmy. Bez problemu. On na początku stawia taki delikatny opór, tam gdzie przyschło solidnie, ale za chwilę puszcza. Jak tylko raz przejedziesz, o, tak jak tutaj. Raz przejechałem i później już idzie leciuteńko. Bardzo fajnie. Żeby nie powiedzieć super. Wezmę latarę, żeby widzieć dokładnie, co robię. O, tu jest, widzisz? Widać, gdzie jest, nie? O. Tam, taram, tam, tam. Bez smug. Bez niczego. A później tak finiszem pojadę odpowiednim. Dla mnie... Znaczy, tak naprawdę jakość fibry, jeżeli chodzi do tego wosku, moim zdaniem niekoniecznie. Bardziej ona by pasowała, jak dla mnie, do powłoki. O, tam by się odnalazła perfekcyjnie. Dobra, teraz tak, bierzemy pluszaka z Funky Witcha. O, i od razu jest inna bajka, zdecydowanie. No, fibra, tak jak miałem wrażenie na początku, jak mówiłem, opisywałem odczucia mikrofibry bardziej do powłoki niż do tego wosku. Nie no, teraz to jest poezja, słuchaj. O, i teraz tak, teraz widzę, na ile wyciągnęło ten wosk. Ale coś mi jakby tutaj smuży. Poczekaj. Jakby coś tu przysmużyło. A może widzisz, jednak ta mikrofibra jest niezbędna. To jakby mi coś przysmużyło. Teraz jest ok. Wezmę tę mikrofibrę. Nie, no okej, wydaje się w porządku. Poczekaj. Nie, spoko. Myślałem, że... Kurczę, mi przysmużył. A nie, coś tu jakbym... Czy ja źle widzę? Nie, gitara. Jakoś tak dziwnie światło pada, słuchaj, od tego lusterka. I myślałem, że mi przysmużyło. Dobra, okej. Lecę finałowo zielonym, mięciutkim pluszaczkiem. No i teraz jest inna bajka, naprawdę. Zdecydowanie lepiej się pracuje na tym wosku. Szkoda, żałuję, że od razu nie wziąłem. Pstryk.
Inna bajka w ogóle, kurde, bez dwóch zdań. I mam wrażenie, że tutaj coś kurde jest. Jakby przysmużyło. Tutaj, gdzie na początku, gdzie go dałem bardzo dużo. Nie, wydaje mi się. Kurde, cały czas, wiesz co, odbija mi się coś i gitara, dobra. Super. Okej. No dobra, sprawdzamy teraz, czy wszystko gra. Tam, taram, tam, tam. Tararam, tam, tadadam. Tararam, tam, tadadam. Tutaj coś. O. W jednym miejscu, tu, jednak troszeczkę został taki holsik tłusty, ale tylko w jednym miejscu. Widocznie niedokładnie dotarłem. Tu wszystko gra. Z góry wszystko gra. Ok. Dobra. No dobrze. No i po docieraniu, słuchaj, aplikacja za nami, docieranie za nami i teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację, banalna, bardzo fajna, tak naprawdę rzeczywiście tym aplikatorem będzie pewnie poręcznik z tego względu, tak jak mówiłem wcześniej, będziesz miał zaaplikowaną całą płaszczyznę. Tutaj musiałem przenieść na cały aplikator i jak dasz go za dużo, niestety, tak jak widziałeś tutaj, może przysmużyć. Ja osobiście, moim zdaniem, dałem mu jeszcze za mało czasu na odparowanie. Minęło ponad pół godziny, przy tej temperaturze godzinkę. Rzeczywiście przy takich letnich temperaturach, wiosennych 20+, te pół godzinki, tak, będzie optymalne. Tutaj przy 10 myślę, że godzinkę, bo widziałem, tak jak mówiłem, widziałem, jak się jeszcze tutaj kurczę mazał, ale już nie chciało mi się wracać do domu i ponownie odczekać te pół godziny, kurczę. Jeżeli chodzi o sam wosk, fajny, bardzo fajny. Mikrofibra, fajna, ale nie do wosku. Fajna, ale nie, raczej oczywiście jak najbardziej wosk dotrzesz, to bez problemu. Dotrzesz tym, tą mikrofibrą, ale moim zdaniem pluszak zdecydowanie fajniejszy. Fajniej zbiera, ta miękkość, to tutaj ewidentnie moim zdaniem ta fibra to do powłoki. Zdecydowanie do powłoki. Więc z tego zestawu najgorsza jest mikrofibra. A aplikatora jeszcze nie testowałem. No będzie wygodny, będzie na pewno poręczniejszy. Jeżeli chodzi o, będzie stawiał mniejszy opór, tak, bo jest mniejsza płaszczyzna, jeżeli chodzi o aplikację. No dobrze, słuchaj, standardowo, jak to u mnie bywa, uderzenie, kurczę, no, może wyjadę, nie ma słońca niestety, jutro ma też padać, więc lipa, szkoda, żałuję, ale wosk moim zdaniem bardziej w szkiełko i porównuję go do Ubera i moim zdaniem Uber chyba bardziej szkli. Lepszy połysk. Jest fajny, ale Uberek moim zdaniem bryluje tutaj. Naprawdę Uber, jeżeli chodzi o połysk, ma znaczny. Tu nie jest źle. Bardzo fajny wosk. O, może tak. Aplikacją, słuchaj, i docieraniem porównałbym go do ADBL. Jest taka, można powiedzieć, ta górna granica, gdzie jest tak naprawdę przyjemnie. Łatwiej mi się chyba aplikowało niż docierało, bo jednak jak przyschnie, ten opór musisz przełamać troszeczkę, odrobinkę. Nie jest to oczywiście dramat, nie ma tragedii, ale czujesz, że ten przełamać musisz ten opór, więc taki minimalny wysiłek musi być z twojej strony. Z tego na chwilę obecną najłatwiej docierały mi się na tym aucie, no docierał mi się Uber. Tam rzeczywiście tak czujesz się, jakbyś jerciał konkursowym woskiem. Oczywiście ten truskawkowy, bo ten ceramiczny też fajnie, ale ten truskawkowy miażdży. No dobrze, słuchaj, klasyka. Jutro po przynajmniej 12 godzinach będę chciał, w sumie tak, 12 na pewno, będę chciał pokazać ci cropling. Jak się uda jeszcze dzisiaj i
aura pozwoli, wyjadę i będę chciał Ci pokazać uderzenie, niestety, jak jest pochmurno. Jeżeli pojawi się słoneczko jutro, postaram się też pokazać uderzenie w słońcu. No i oczywiście standardowo na sam koniec cropling, jak wygląda kropelkowanie i zjazd wody. A test trwałości, wiadomo, jako propozycja, o ile wosk się skończy. Jeżeli nie będzie propozycji, znaczy, że zawodnik jeszcze siedzi. U mnie jest, słuchaj, 17 października, a Ty film pewnie widzisz, kwiecień, marzec, nie mam pojęcia, ale na pewno nie w tym roku, w którym ja nagrywam. No dobra, z mojej strony to wszystko. Bardzo ciekawy wosk, bardzo fajny z tego względu, że coś innego, sztyft, kurczę. No i oczywiście, co? Zapach. To jest miazga. No zapach jest po prostu obłędny. Naprawdę. Naprawdę zapach. A, wbijając się do garażu po aplikacji, po tej ponad pół godziny, wbiłem się do garażu i czułem właśnie ten wosk. A temperatura, kurczę, tak jak mówię, 12 stopni. To wyobraź sobie, przy 20 lat będzie, jak się będzie pięknie uwalniał. Fenomenalny zapach. No dobra, nie będę więcej przymulał. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!